Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie. Trudno krytykować Morawieckiego za dziurę i samemu ją jeszcze powiększać dodatkowo. Tylko powody dziury, zaczniemy wtedy patrzeć na powody dziury, nie? Bo jak popatrzysz sobie na to, komu dasz, no i siłą rzeczy to się przełoży na zwiększenie wydatków, czyli na tą właśnie dziurę, to jest ta racjonalność tego, z jakiego powodu ta dziura powstała, nie? Czyli to już nie widzisz, to już niuansujemy. No, teraz są dziury lepsze i dziury gorsze, nie? Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Szanowny panie Rafale, dziś jesteśmy już po wyborach. Nic się nie zmieniło, poza tym, że mamy oficjalne wyniki, ale to mieliśmy w ostatnim podcaście. Natomiast to, o czym myślę sobie, nic się nie zmieniło w tym sensie, że zobacz, było wielkie ruszenie, frekwencyjnie doskonale i ludzie czekają na zmianę, a ona nie przychodzi, nie chce przyjść. No, ale przyjdzie. No, ale to już będzie inna temperatura, że tak powiem. Niekoniecznie to zachodzi. Chodzi ci o to, że ludzie mają teraz tak zwany krótszy, tak zwany attention span. Być może, ale chodzi o to, zapomną o tym. Nie, no, wybraliśmy inaczej, myślę o Polakach. Słuchaj, może to o to chodzi PiS-owi, że po prostu przeczekać i ludzie zapomną, zajmą się innymi rzeczami i pomyślą nikt sobie, nie zauważy. Dobra, nie ma co zmieniać. Nie, to tego nam nie życzę, skoro tak wiele ludzi zdecydowało, żeby było inaczej, no ale jest jak jest. Natomiast wchodzą różni ludzie do różnych resortów, albo przynajmniej słyszą, albo przynajmniej resorty nagle są bardziej szczere, jeśli chodzi o dane, i okazuje się, że mówi się o dziurze Morawieckiego. Duża ona? Tak i nie, właściwie można powiedzieć. To zależy, powiedział Rafał Hirsch. Na początku podcastu wiele osób odeszło. Dokąd odeszło? Nie słucha, no jak to zależy, to powiedz od czego chociaż. Nie wierzę w to absolutnie. Co ty? Ja uważam, że to właśnie wręcz przeciwnie, że to dodatkowo zachęca. Żeby dotrwać do końca. Co będzie co dalej? Co miał na myśli słynny autor? Ale gdybyśmy pogadali o niej całkiem szczerze, to parę dziur już było, prawda? Była dziura Bałca, o ile dobrze pamiętam. Tak? Dobrze mówię, czy nie? No jest taka legenda o dziurze Bałca, chociaż tak naprawdę wcale jej nie było. A poza tym to ponad 20 lat temu. No, właśnie. Jest trochę takich legend, które krążą na tematy ekonomiczne, z którymi tak właściwie czasami różni ekonomiści próbowali to odkręcać, ale w pewnym momencie zrezygnowali, bo uznali, że się chyba nie da i te rzeczy tak funkcjonują dalej. Rzeczy na styku gospodarki i polityki oczywiście i dziura Bałca była jedną z takich rzeczy. Możliwe, że dziura Morawieckiego też z nami zostanie na wiele lat. Jeśli ale chodzi... legenda czy prawda? Chciałem zapytać o to, jak wygląda ten lej w Ministerstwie Finansów. Czy on jest rzeczywiście duży i czy ta bomba już tam spadła, spadnie, czy to... Więc tak, dziura Morawieckiego, czyli dziura w budżecie, czyli deficyt budżetowy duży, czy jest? Jest. Tyle, że ci, którzy tworzą tę legendę o dziurze Morawieckiego, robią to dlatego, że uważają, że to jest niesamowicie groźne. Ja nawet słyszałem głosy o tym, że idziemy w stronę jakiejś katastrofy budżetowej. I to już jest inna troszeczkę historia. Czy dziura jest? Jest, tak. Ale czy to jest strasznie groźne? Nie, moim zdaniem to nie jest. Przynajmniej na razie to nie jest strasznie groźne. Gdyby miało to być groźne, albo kiedy to mogłoby być groźne, to zaczęłoby być groźne, gdyby się okazało, że nie jesteśmy w stanie rozkręcić swojej gospodarki ponownie, bo mieliśmy recesję w związku z tym, że wybuchła wojna. Wychodzimy z tej recesji, jest cała masa różnych danych teraz, które się pokazują, które mówią o tym, że powoli zaczyna znowu się rozkręcać polska gospodarka, wzrost gospodarczy powinien być szybszy, bo wiesz, deficyt nagle nam strzela w górę i robi się znacznie większy wtedy, kiedy siada nam gospodarka, no bo deficyt to jest różnica między wydatkami a dochodami. Te dochody są głównie z podatków, a podatki są większe wtedy, kiedy gospodarka się lepiej kręci. Jak się przestaje kręcić, to nagle dochody z podatków są mniejsze, a wydatków przecież nie będziesz z miesiąca na miesiąc ciął, niezależnie od tego, jakie one są, ale generalnie tak się nie robi w normalnym państwie, żeby z dnia na dzień coś obciąć, bo jest spowolnienie gospodarcze, więc w tym momencie deficyt się zwiększa. I jeśli to jest przejściowe spowolnienie i za chwilę będziesz mieć ożywienie, to nic, to tak może być. Gdyby natomiast tego ożywienia nie było, no to wtedy za rok na przykład już będzie poważny problem. Tak? To zapytam o jedną rzecz, bo mówisz i się z tym zgadzam, że czasami trudno wziąć tasak i huknąć i koniec. Ale jesteśmy po wyborach. To jest najlepszy w sumie moment, kiedy ludzie tak powiedzieli: Jezus, tym dziękujemy, a tym dajmy szansę. Oni przychodzą, mówią: zobaczcie, jaka dziura. Tniemy, 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 choć wiemy, że obiecaliśmy wam, że to zostaje, to zostaje, to zostaje, prawda? Tak. A dziś jak popatrzymy, Petru się wyrywa na Twitterze i właściwie odgrywa taką rolę samozwańczego ministra finansów, mam wrażenie. I mówi tak: to zostaje, to zostaje, to zostaje.
zostaje, to zostaje, ale to musimy pozmieniać. Nie, więc tak naprawdę nie ma jeszcze dzisiaj po tej stronie, która ma przejąć władzę, nikogo, kto by powiedział, zlikwidujemy 13, 14 emeryturę, nie będzie 800+, i tak dalej. Tak, wszystko to zostaje, czyli to są też te rzeczy, które tą dziurę w jakimś sensie wytworzyły, na obiecywaną, prawda? Więc jest jakaś przestrzeń do tego, żeby powiedzieć dość. Jest źle, więc obcinamy, może wrócimy do tego za 2 lata. Tak, tylko ja bym się zastanowił, czy też wróciłbym do tego fragmentu, w którym mówisz, jest źle. Bo ja nie wiem, czy jest źle. Ja nie widzę, prawdę mówiąc, większego problemu. No poczekaj, duży deficyt to jest dobro czy zło? To nie jest ani dobro, ani zło. To jest jakaś liczba. No. Czasami ten deficyt jest większy, czasami jest mniejszy. Są plusy i minusy każdej sytuacji. No, musisz pamiętać, że deficyt oznacza, że jest dziura w sektorze publicznym, ale ta dziura w sektorze publicznym oznacza, znaczy, gdzie są te pieniądze po dziurze? One są w naszych kieszeniach. Znaczy, deficyt w sektorze publicznym oznacza nadwyżkę w sektorze prywatnym. Nie wiem, państwo ma dziurę społecznym, w tym sensie, że wiesz, no 800 plus jest urodzin. No, no 13, gdzieś 14, tutaj jest. No, ale u firm, u ale w sektorze prywatnym. U firm też. Okej, ale sektor prywatny, w jakim sensie? No w takim sensie, że ci, co dostali te 800 plus, poszli do sklepu, kupili coś tam i pieniądze przeszły do firmy. Myślałem o jakichś, być może wiesz, takich 800 plus dla firm, bo tej pomocy nie było, nie? To raczej te firmy się trochę, dzisiaj ten no, przemysł prywatny zrzuca trochę na to, żeby, no co, tarcze? No, ja nadal płacę śmieszną składkę zdrowotną jako przedsiębiorca na przykład, a były zapowiedzi huczne, że trzeba ja tutaj przywrócić. Ja dzięki Nowemu Ładowi płacę o wiele większą niż płaciłem. No, o jakieś 1500 zł większą. No tak, ale ona jest nadal śmiesznie mała. O, ja wiem. W porównaniu do ludzi, którzy są na etacie. Ach, w tym sensie. No, i to jest sprawiedliwe? Wiesz, ci, którzy znaczy, są na etacie... Z jakiej racji ty płacisz mniejszą? Ale ja jako prywatny przedsiębiorca płacę taką, a ci, co są na etacie, to ja ich też. Pracodawca płaci za to, nie? Czyli to firma płaci za to, żeby oni mieli taką, oni, no jakby do budżetu państwa to firma oddaje tą składkę ZUS-owską przy kogoś znaczy, tak czy inaczej to obciążenie jest potężne w przypadku umowy o pracę, tak, która jest niesamowicie bardziej opodatkowana niż jakakolwiek forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Niestety, więc to tak właściwie też można by potraktować, ja to na przykład traktuję jako rozdawnictwo. Rozdawnictwo wobec przedsiębiorców, którego ja powiem szczerze nie rozumiem do końca. Ja rozumiem rozdawnictwo wobec starszych ludzi, ubogich, zasiłki, ludzi, którzy mają piątkę dzieci i tak dalej. Rozdawnictwa wobec przedsiębiorców nie rozumiem absolutnie. Tylko zwłaszcza tych najmniejszych, bo te duże firmy faktycznie tworzą gospodarkę, ale herezję dzisiaj mówię. Co? No, Jezus tak. Maria. No, ja będę w kontrze. Nie, w tym sensie, że jak używasz słowa rozdawnictwo, to ono jest nie zawsze sprawiedliwe, dlatego że... Ono nigdy nie jest sprawiedliwe. Dlatego... Zobacz, te małe firmy są też w wielu sytuacjach, szczególnie przy Polskim Ładzie i tak dojeżdżane podatkowo w taki sposób, że zobacz, przecież ta wyższa składka na ZUS przy Polskim Ładzie, no to był ukryty podatek, ukryty wzrost podatków tak naprawdę, nie? No tak, ale z drugiej strony obniżono PIT bardzo mocno, kwotę wolną podniesiono. I to jak? Oczywiście jak ktoś jest na picie liniowym, to tego nie czuje, no bo jest na liniowym. No ale nie musi być na liniowym, może przejść na skalę, może mu się opłaci, tak? No wszyscy jasne. Żeśmy to liczyli, tak? No dobra. Ile czasu ci zajęło przeliczenie? Wszyscy się zrzuciliśmy na dziurę Morawieckiego, tak? Są różne źródła, po prostu o tym mówię. A tak już zupełnie na serio, największym źródłem, mam wrażenie, tej dziury są niestety wydatki wojskowe, które są pioruńsko drogie. I co, utniesz to? Odważysz się? No, rozmawialiśmy o tym ostatnio. Trudne. No, bardzo trudne. Nie? No właśnie. Bo wiesz, można porównywać tą sytuację, która jest teraz, z tą sytuacją, która była w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia i rząd dosypał pieniędzy, żeby ratować między innymi przedsiębiorców właśnie, generalnie gospodarkę. I wtedy się zrobił potężny deficyt. I ta dziura, która jest dzisiaj, jest niczym w porównaniu do tego, co było w 2020 roku. Tyle, że wtedy mam wrażenie, wszyscy chyba czuli, że to jest nadzwyczajna sytuacja. Nie? No kurde, do lasu nie mogłeś wejść. No tak. Więc że to jest nadzwyczajne jednorazowe i zaraz minie. Zastanawiam się, czy tak nie będzie z wojną za chwilę. W tym sensie, że Bliski Wschód zawsze kipi, Ukraina już wrzało, nie? A teraz to stygnie. Tak naprawdę już nawet nie nawiązuje do tego, co robią teraz Węgrzy, którzy sabotują całą Europę i mówią, że co wy tam wydajecie pieniądze, a Orban się ściska z Putinem. Natomiast myślę, że odpowiedź na pytanie, czy ciąć na armię, wcale nie jest taka głupia za chwilę. Że kiedy damy sobie jeszcze rok, może dwa, to kiedy widzimy, ile pieniędzy trzeba wydać. Szczególnie, że jeszcze nie wiemy szczegółowo, na co my tak naprawdę wydajemy. No właśnie. Kasę, tak, tak. Możliwe, że tam są jakieś głupie gdyby wydatki. Gdyby tu zrobić remanent i powiedzieć, słuchajcie, oni chcieli podnieść wydatki na armię versus PKB do takiej i takiej kwoty i chcieli za to kupić to i to, to nie ma sensu. Obcinamy to o połowę, nie wydajemy, nie wiem, 10%, ale wydajemy 6 albo 5 albo 4 i to już będzie wtedy jakaś szansa na złapanie kasy. Tak, wiesz, a żeby było jeszcze ciekawiej, no to przed nami
jest dość spore zadanie związane z klimatem, modernizacją energetyki, przechodzeniem na odnawialne źródła energii. To też będzie niesamowicie dużo kosztować. Pewnie będzie wymagało dotacji od państwa. Jest kwestia a propos, okej, mamy bardzo dużą dziurę w budżecie, chcemy ją załatać. To, co podnosimy VAT na żywność od stycznia, bo to ograniczy tą dziurę, bo VAT podskoczy wtedy. Nie? Tutaj też są źródła, tak? Mamy cały czas obniżone niby w sposób nadzwyczajny podatki, ale to ciągle trwa. Tak? Jest obniżony VAT na żywność, mamy sztucznie zaniżone ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Od tego też się płaci niższe podatki, bo ta energia jest opodatkowana akcyzą i VAT-em, tak? A do tego, wiesz, dochodzi do władzy opozycja dotychczasowa, tak? I od czego zaczyna? Bo ty mówisz, że są głosy, że jest dziura Morawieckiego i katastrofa i tak dalej. To prawda, to słychać w różnych mediach społecznościowych, ale jak posłuchać tych, którzy prawdopodobnie będą faktycznie odpowiadać za politykę fiskalną nowego rządu, czyli Izabela Leszczyna na przykład, tak? Była wiceminister w rządzie Platformy, no to ona mówi, że trzeba zrobić autopoprawkę do projektu budżetu, bo trzeba tam wpisać zwiększenie kwoty wolnej w PIT z 30 do 60 tysięcy i podwyżka dla nauczycieli o 30% i generalnie podwyżka płac w budżetu. I to są super pomysły. Ja uważam, że nauczyciele powinni zarabiać zdecydowanie więcej. Kwota wolna, ja nie wiem, czy... Ale rozumiem, okej, no niech będzie, fajnie. Wszyscy będziemy płacić niższe podatki dochodowe. Oprócz tych przedsiębiorców na liniowym, bo oni nie mają kwoty wolnej. Ale to ci dodatkowo zwiększa tą dziurę, nie? Trudno krytykować Morawieckiego za dziurę i samemu ją jeszcze powiększać dodatkowo. Tylko powody dziury, zaczniemy wtedy patrzeć na powody dziury, nie? Bo jak popatrzysz sobie na to, komu dasz, no i siłą rzeczy to się przełoży na zwiększenie wydatków, czyli na tą właśnie dziurę, to jest ta racjonalność tego, z jakiego powodu ta dziura powstała, nie? Czyli to już nie widzisz, to już niuansujemy. No, teraz są dziury lepsze i dziury gorsze, nie? I czy to jest gorsza, czy lepsza dziura, no? To już jest dyskusja bez dna. Masz armię, która na to wpływa, ale miałeś 500+, później 800+, później chciałeś kupić sobie emerytów, to dawałeś im 13, 14 emerytury. Ale to jest długa dyskusja. To jest długa dyskusja, co jest w państwie bardziej przydatne, czy zwiększenie, no bo nie chodzi o to, czy w ogóle jest armia, bo oczywiście, że trzeba, żeby była, ale czy aż tak duże zwiększenie wydatków na armię, czy 500+, które pociągnęło ci gospodarkę w latach 2017-2018? Ale właśnie to jest to, nie, że trochę a propos niuansów, że 500+, czy 800+, waloryzacja o 300 zł, no to nie miało być ciągnięcie gospodarki, tylko demografii. Nie, no jeśli chodzi o towarzyszący przekaz i komunikację, no to tutaj w ogóle są jakieś chaszcze i bagno, oczywiście, że tak. Wreszcie się zgadzam. Natomiast wiesz, wracając do głównego tematu tej dziury, czy ona jest i jest duża i będzie jeszcze większa i wszystko wskazuje na to, że sięgnie w tym roku powyżej 5% PKB. Nominalnie ten deficyt ma wynosić jakieś 190 miliardów złotych w tym roku w całym sektorze publicznym, czyli nominalnie to jest absolutnie rekord. Media się po prostu zachłysną tą cyfrą, jak ona na końcu wyjdzie, chociaż to jest tylko nominalnie, więc nie powinniśmy patrzeć na nominalne liczby, bo PKB też nam rośnie nominalnie, bo jest inflacja. I do tego jest wzrost gospodarczy, więc trzeba by to odnosić zawsze do bieżącego PKB. W przypadku bieżącego, jak to zrobimy, tak, no to jest ponad 5% PKB, to też jest bardzo duży deficyt w tym roku. Natomiast z drugiej strony w przyszłym roku jest szansa na to, że już będzie troszeczkę mniejszy. Agencja S&P na przykład, a propos, znowu trochę chaotycznie mówię. Ja bym się trochę bardziej bał tej dziury, gdyby faktycznie takie instytucje jak na przykład agencje ratingowe, czy jakieś banki zagraniczne typu Goldman Sachs czy Morgan Stanley faktycznie pisały w tych swoich notkach dla swoich inwestorów, że to źle wygląda. Tak. A oni nie, oni piszą, no tak, jest większy deficyt w Polsce, bo są wydatki na wojsko i jakby to jest zrozumiałe, ale jak będzie wzrost gospodarczy, to im się to uspokoi i S&P pisze, że w 2026 roku nam deficyt zejdzie poniżej 3% PKB, czyli do takiego poziomu, który jest uznawany za akceptowalny, tak, dopuszczalny. Czyli oni też jakby nie biją na alarm. Widzą to, pokazują palcem, że tutaj to sytuacja nie wygląda dobrze, ale wszyscy zakładają, że to jest przejściowe i że generalnie nic nam się nie stanie. Także dlatego, że nawet jeśli będziemy mieć w tym roku bardzo dużą dziurę, ponad 5% PKB, to nasz poziom długu publicznego na szczęście nie jest zbyt wysoki, bo jesteśmy w okolicach 50% PKB w tym roku, więc nawet jak to nam urośnie zgodnie z planem do tam 52-53%, to wiesz, limit konstytucyjny jest na 60%. Pierwsze tam progi ostrożnościowe w ustawie są na 55%. Scenariusz bazowy jest taki, że nie dojdziemy w ogóle do tego poziomu, więc od tej strony nam nic nie grozi. No faktycznie teraz ten dług publiczny będzie nam podskakiwał troszeczkę w relacji do PKB,
Ale on będzie podskakiwał także dlatego, że to PKB przestało rosnąć. Jasne. I oklapło, tak? Jak PKB się ruszy, no to wtedy się okaże, znowu się okaże, że nas stać nas jako gospodarkę na te wszystkie rzeczy po prostu. Trzymam za to mocno kciuki. A gdybym zaprosił Ciebie do tego podcastu, ile kosztowałoby Cię to stresu? Wiem, że scena nie jest naturalnym środowiskiem dla wielu, ale większość może na niej wygrać więcej niż przypuszcza. Dlatego napisałem dla Ciebie The Host. To podręcznik skutecznego mówienia do ludzi. Kupisz go na stronie Voice House Academy. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Ci, którzy mówią tak, no dobra, przestańcie, nie zabieramy 800+, nie zabieramy 13, 14, wybudujemy te elektrownie atomowe, a wiemy, że to będzie też kupa kasy zainwestowana, zostawiamy to wszystko. I teraz dokładamy kolejne, bo też żeśmy obiecali, prawda? Tak. I obniżamy podatki, bo żeśmy obiecali. Tak? Ale jeździmy do Brukseli, nie? Ja widzę, że tam jest jakaś, też powiedziałeś o tym, że jest szansa, żeby to PKB szybciej rosło niż ostatnio, dlatego, że na horyzoncie pojawiło się trochę politycznych zmian, ale jednocześnie właśnie jedną z nich może być to, że obiecane już nieraz, zawieszone przez PiS na billboardach, rzekomo wygrane w Brukseli miliardy, które nigdy w życiu nie dojechały, wreszcie dojadą. Nie wiem, czy one dojadą w tej sumie, o której wtedy się na billboardach mówiło, bo to minęło ze 2 lata, jak nie więcej, prawda, od tego. Tak. Czy nawet nie. Więc jakieś pieniądze popłyną na tak zwane odnowienie tej sytuacji jeszcze po covidowej, pamiętajmy. Więc to są takie pieniądze inwestycyjne, które też mogą wpłynąć na PKB. Tak, tak, to są bardzo mocno znaczone pieniądze, ten fundusz odbudowy. Oczywiście prezes Glapiński z NBP, on lubi tak deprecjonować tą pomoc unijną, te fundusze unijne, bo on to zawsze przyrównuje do generalnie poziomu PKB i mówi, to jest nieduża kasa. Inwestorzy prywatni wszyscy razem łącznie wzięci w Polsce rocznie inwestują więcej niż wynosi ta kwota z Unii. No tak, ale z drugiej strony, kurczę, jak ona jest do wzięcia, no to jest drugie tyle, tak? Okej, inwestorzy prywatni inwestują, mają w tym swój własny interes. Widzą wzrost sprzedaży gdzieś na horyzoncie, to inwestują. Ale oni inwestują w swoje własne firmy, tak? A te pieniądze mają iść na takie rzeczy, na które prywatni inwestorzy swojej kasy nie wyłożą, bo to nie jest ich prywatny interes, tak? Takie rzeczy właśnie jak cyfryzacja, czy też właśnie modernizacja energetyki, nie? W stronę źródeł odnawialnych, które przypomnę docelowo mają być tańsze niż energia z węgla, znaczy już w tej chwili są tańsze. Energia z węgla jest najdroższa, zwłaszcza w Polsce, bo jest niesamowicie obciążona kosztami pracowniczymi. Więc to też, znaczy najpierw trzeba wydać niesamowicie dużo pieniędzy na to, żeby to zmodernizować w sposób odpowiedzialny, bezpieczny, czyli nie można tego zrobić tak, że nagle po prostu zamykamy wszystkie elektrownie węglowe, już tylko wiatraki i fotowoltaika, bo w ten sposób się nie da, to trzeba etapami do tego dochodzić i to w związku z tym kosztuje niesamowicie dużo pieniędzy, ale gdzieś tam na końcu docelowo efekt ma być taki, że energia będzie tańsza, a nie droższa, więc to nam się opłaci, gdzieś tam na końcu będzie się gospodarka dzięki temu lepiej rozwijać. No ale po drodze obciążenie będzie potężne. Nie? Więc no niestety pozmieniała się na minus ta sytuacja w stosunku do tego, co było kilka lat temu. Kilka lat temu nie było tego ryzyka wojny geopolitycznego, więc to się już skończyło i teraz raczej nie unikniemy tych wydatków zwiększonych na zbrojenia. Natomiast takie podejście, że teraz tniemy wszystko, co się da, też pewnie byłoby przesadą w drugą stronę. Chociaż oczywiście, że warto się rozejrzeć i może faktycznie coś, ja bym nie ciął 800+, ale czy koniecznie 14 jest potrzebna, to już nie jestem taki przekonany. Też tak myślę, chociaż na przykład, nie? Znam plany mojej mamy, na co ją wyda, więc współczuję, mamo, ale rozmawiamy tutaj myśląc o całym państwie i zastanawiam się, czy to akurat była rzeczywiście po prostu jedna wielka długa kiełbasa na zasadzie, no, tak. No siłą rzeczy ten rok cholera ma 12 miesięcy, a doba ma te 24 godziny, więc dokładanie sztucznie kolejnego i kolejnego, ale z drugiej strony myślę sobie o tych emerytach. A górnikom zabierzecie trzynastki? Przecież nikt nie zabierze, nie? Chociaż może przy okazji tej reformy energetycznej. Ja bym docenił, może, gdyby znalazł się taki rząd, który na samym początku kadencji poszedłby na wojnę z górnikami, z tym lobby górniczym i nawet gdyby na tym mocno stracił, chociaż moim zdaniem w sondażach wcale by na tym nie stracił, to jednak 4 lata przed kolejnymi wyborami, to przez kolejne 4 lata to ludzie by zapomnieli o całej tej Tylko później historii. Właśnie pojawiają się, wiesz, dobra, tym zabraliśmy 13, więc kochane emerycie, rencisto, twoja 14 tym bardziej, a o 13 pogadajmy, ale nawet ta jedna, nie? To jest już coś takiego, że chociaż, i tutaj wracamy do jednej ważnej rzeczy, o której mówiłeś w ostatnim naszym podcaście, czy jednym z, jest Andrzej Duda. A to bez jego podpisu tej 14, 13 by nie było. Teraz jego podpis też będzie potrzebny do tego, żeby to na przykład ciachnąć, nie? Tak, no to jest osobna historia, tak? Czyli ten układ polityczny, który teraz się narysuje, chociaż oczywiście... Słyszałem o falandyzacji tego układu już, o jakichś różnych też sposobach słyszałem. Na to, żeby go obchodzić i pewnie sobie, jak będzie trzeba, znajdzie się sposób. No a jak się nie da obejść, no to z drugiej strony to jeszcze tylko 2 lata i potem są wybory prezydenckie i wiesz, no możesz
możesz przez 2 lata prowadzić de facto kampanię, czyli podsuwać kolejne uchwalone ustawy, które prezydent będzie kolejno wetował. I w pewnym momencie ludzie dojdą do wniosku, kurczę, jaki dziwny prezydent, wszystko wetuje. A do tej pory inaczej robił. I od strony politycznej... Oddaj go zapis. Od strony politycznej być może to się temu rządowi by nawet opłaciło w kontekście wyborów prezydenckich właśnie, tak. Bo wtedy masz gotowy argument poparty wieloma dowodami, że musimy mieć swojego, w cudzysłowie, swojego prezydenta, czyli z tej strony sceny politycznej, żeby nam tego wszystkiego nie wetował, bo my tutaj mamy do zrobienia parę rzeczy, a nie możemy ich zrobić, bo są weta prezydenckie. Swoją drogą nie zdziwię się, jeśli się okaże, że jednak Donald Tusk zdoła uzbierać większość zdolną do odrzucenia tego weta prezydenckiego w Sejmie, zwłaszcza jeśli się Prawo i Sprawiedliwość zacznie sypać, a możliwe, że w trakcie kadencji zacznie się sypać. Liczbowo oczywiście, znaczy będzie się klub kurczył. Wiesz o jeszcze, czym myślę? Pytanie będzie bardzo inteligentne. Wreszcie. Ale nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź. Chociaż ono chyba jest zapisane w Konstytucji. Jak rząd nie zrealizuje budżetu, to pada? Czy co? Co to znaczy nie zrealizuje budżetu? No nie wiem, budżetu? Masz budżet, no w firmie masz budżet i go przekraczasz. Albo no przekraczasz, no już mówiliśmy o tym, zwiększasz sobie dziurę, ale... Nie możesz go przeprosić, masz limity. No właśnie. Możesz ewentualnie nie dociągnąć do limitu. No. To jest znacznie bardziej prawdopodobne. I co wtedy? No nic. Miałeś zapisane, że na coś wydasz, a nie wydałeś. No cierpi ten, kto miał dostać. Czyli po prostu miał być zbudowany jakiś szpital i go nie zbudowaliśmy. Okay. To fajny biznes w sumie, bo no to nie ma konsekwencji żadnych. Poza tym, że się odwołają co 4 lata, ale generalnie włos ci z głowy nie spadnie, rozumiem. Znaczy, mówimy tutaj o takich rozwiązaniach, które nie są bazowe, natomiast gdyby się okazało, że faktycznie jest tak mało dochodów w budżecie, deficyt jest tak duży, że przekracza dopuszczalny limit, bo nie możesz przekraczać limitu, który jest zapisany w budżecie państwa i nie masz jak tego obejść jakoś naokoło budżetu. A takich sztuczek jest masa, więc na pewno to się da, ale zakładając, że one wszystkie nie działają i już naprawdę nic nie da zrobić, wtedy po prostu nie wydajesz tych pieniędzy, które miałeś wydać. Ale oczywiście możesz zakomunikować, że przesuwasz to na następny rok i już w styczniu je wydasz. I w styczniu masz inny budżet następny i już możesz je wydać, bo to już jest kolejny rok finansowy. W firmach też tak się robi czasami, nie? No dobrze. Szanowni Państwo, ja akurat patrząc sobie po tym krajobrazie wyborczym i tym, że to tyle trwa, no to jest jedno. Ale cieszę się dlatego, że nie braknie nam tematów, myślę, tych ekonomicznych. Szczególnie, że jeśli chodzi o kasę, to będzie się mówiło dużo. Zakładam, że to będą trochę inne dyskusje niż do tej pory. Inni ekonomiści przyjdą, że może nazwisko w ogóle ministra finansów będzie znów bardziej znane wszystkim niż było do tej pory. I może inaczej też będzie, bo też jestem ciekaw, jak się będzie zachowywał prezes NBP w tym nowym układzie. On tego na razie nie komentował jest tutaj, jeszcze. Będzie tych niuansów i wątków bardzo dużo. Będziemy patrzeć na to, jak się ten dług Ministerstwa Finansów sprzedaje, bo trzeba go sprzedać bardzo dużo, bo tych potrzeb pożyczkowych. Mówiłem, że jesteśmy bezpieczni, bo dług publiczny nie jest duży, okej, no ale jednak z tym deficytem sporym jeszcze przez wiele miesięcy zostaniemy. Jedna sprawa to jest taka, że ten deficyt sam w sobie nie jest jakąś straszną katastrofą, ale trzeba zebrać te pieniądze na pokrycie, na sfinansowanie tego deficytu, czyli trzeba co tydzień albo co 2 tygodnie robić aukcje, znajdować inwestorów na rynku i sprzedawać im te obligacje. Jest pytanie, po jakiej cenie oni będą chcieli je kupować, jak będzie się ten rynek zachowywał. Na razie zachowuje się bardzo elegancko, nie ma żadnego problemu, ale w przyszłym roku tych aukcji trzeba będzie zrobić rekordowo dużo. Jeszcze nigdy ich tyle nie było i potencjalnie tutaj jakieś ryzyko też może się czaić. No. Nie przesadzałbym z tą paniką, nie ma podstaw, ale to też nie jest taka sytuacja, że możemy się położyć do góry brzuchem i powiedzieć, że jest ekstra, nic się nie stanie. No to trzeba. Nie, to rozumiem, trzeba tylko wiesz, uważać. O czym pomyślałem, że teraz masz słuchaczy, zobacz, oni słuchają, już myślą sobie, już kończą, panowie zapowiadają kolejne wielkie wydarzenie i ty mówisz, który będzie się czaił. I gdybyśmy tu postawili kropkę, to oni czekają na kolejny odcinek, a ty mówisz nagle im, no ale wiecie, nie możesz tego rozmywać, niech będzie dramaturgia. No to jedziesz jeszcze raz. Rafał, a jak czujesz przyszły rok, aukcja? Co tam się czai? Czai się niepewność w mroku, bo do końca nie jesteśmy pewni tego, jak może wyglądać rzeczywistość i nasze otoczenie. Nie na wszystko mamy wpływ. Musimy być czujni. Stay tuned. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Realizacja i dystrybucja Kasia Harbar. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.